Powiedziałam, że już jest ciężko i powtórzę jego słowa, tak jak słucham tutaj, jak panie śpiewają tę pieśń, prawdopodobnie napisaną przez Romana Dumę, znałam go również, znałam tych wszystkich Zaborczyków, ale ostatnie słowa pana Mariana Pawełczaka przed śmiercią. To był uśmiech i słowa. Panie Buni, udało się. I to, co zawsze trzeba pamiętać, myśląc o Zaborczykach, o żołnierzach wyklętych, proszę Państwa, to jest też odkłamanie pewnego, bo komuniści mówili na przykład o Armii Krajowej, pańskie wojsko i oczywiście komuna to pańskie wojsko po prostu mordowała. Okazało się, jak zrobiłam badania, bo udało się odtworzyć mi około blisko 1000 nazwisk żołnierzy Zabory, to proszę Państwa, spośród tych, którzy zginęli, to byli w 86% chłopi, a całe wojsko Zabory 75% to byli właśnie chłopi. I można powiedzieć, że i cała Armia Krajowa, i później ta walka, walka z komuną, nie poddawanie się, to był wysiłek chłopów. I tu trzeba powiedzieć, że wiele środowisk artystycznych, inteligenckich poszło jakoś na współpracę z komuną. Tymi, którzy, poza jakimiś wyjątkami oczywiście, którzy się nie poddali, to byli chłopi. Walczyli do końca, nie oddali nigdy ziemi. Byliśmy jedynym krajem w całym tym podległym Sowietom części Europy, gdzie ziemia została w chłopskich rękach. Bo chłop myśli prosto, tu jest prawda, tu jest fałsz, tu jest kłamstwo, tu jest prawda. I to właściwie odzwierciedlało właśnie te struktury i w czasie wojny żołnierzy i potem. No i następna rzecz, wygaduje się głupoty o tych, znaczy komuniści do dziś, postkomuniści wygadują bandyci, nie bandyci. No i to byli młodzi chłopcy, młode dziewczyny, chcieli normalnie żyć, tylko to życie, zostali skazani po prostu na śmierć z racji tego, że byli patriotami i tyle. Także, no może słów parę powiem, jak doszło do tego, że ja trafiłam na ten temat. To uważam, że gdzieś tam zrządzenie Pana Boga, bo z mojej świętej pamięci mężem mieliśmy w 82 roku w domu dwoje małych dzieci i dwa powielacze. No, skończyło się tak rewizją, a zamieszkaliśmy, kupiliśmy dom w Zębożycach pod Lublinem 2 lata wcześniej, w 80 roku. Ja pochodzę z Kielc, mój mąż z Bydgoszczy, więc wieś, teraz dzielnica Lublina, bardzo ostrożnie do nas podchodziła, no bo obcy się pojawili.
I to był moment tej rewizji, bo na rewizję zaprosiłam moją sąsiadkę, panią Kubecką, nieżyjącą już, o której też niewiele wiedziałam. Się okazało, że była to córka komendanta Armii Krajowej w Zęborzycach. Następnego dnia cała wieś wiedziała, że to są swoi. A ja się dowiedziałam, że zamieszkaliśmy we wsi Zęborzyce, w której do 1949 roku, jak zaczęli ludzie opowiadać, panowała, nocą panowała Armia Krajowa, a w ciągu dnia UB. I za 2-3 dni przyszedł pan Tomczyk, przyniósł nam w prezencie kurę i miód i zaczął opowiadać, że był w drugiej bramce, więc Zęborzyc, wsi partyzanckiej, akowskiej, w 1944 roku poszło na Sybir 78 chłopców. No mężczyzn młodych, wróciło kilkunastu. No i ja po prostu, otwarł mi się zupełnie znany, bo mój ojciec też był baka, gdzieś tam słyszałem trochę o tym, ale zupełnie nieznany światu rozdział powojennej historii Lubelszczyzny. No i jak padła komuna w 90 roku, no właśnie ten pan Tomczyk, który był na Syberii, przyprowadził pod dom cały oddział tych partyzantów i z Zęborzyc, i z sąsiedniej wsi Krężnica Jara, bo wtedy wyszła ustawa, że parę groszy do emerytury im za te 2-3 lata, 4 czasem na Syberii podniosą. No i ja zawarłam z nimi kontrakt. Powiedziałam, panowie, ja wszystkim wam te papiery wypełnię, ale pod warunkiem, ja wypełnię papiery, a panowie będziecie mi składać relacje, jak to było z tą wywózką. No jak zaczęłam zbierać te relacje, to właściwie ci panowie jednym chórem mówili, że wie pani, no tu, to my, to tam byliśmy na Syberii, wróciliśmy, to nie jesteśmy ważni. Tu był taki chłopak, o którym nie można zapomnieć. Ja mówię, nie chcę pisać żadnego chłopaku, chcę pisać o martyrologii Armii Krajowej. No i ten chłopak to był, proszę państwa, Zapora, bo w końcu postawili twardo, że nie o nich, tylko o Zaporze nie wolno zapomnieć, bo Zęborzyce też podlegały komendzie Zapory i tam było wojsko jego oddziałów. No i tak zaczęła się ta moja przygoda. Mogę powiedzieć, proszę państwa, że jako historyk zajmowałam się i Rosją, i Żydami, i różnymi. Zaporczycy to największa przygoda mojego życia. Co można powiedzieć, i zawsze mówię, że to było pokolenie, przynajmniej Zaporczycy, które się nigdy nie zestarzało. Mimo że siedzieli w więzieniach, mimo tych swoich doświadczeń, byli to naprawdę wspaniali, uczciwi ludzie, pełni humoru, którzy się nigdy nie zestarzeli. Była taka sytuacja, opisuję tę sytuację w książce i w Lasach Janowskich parę lat temu, 3-4 lata temu, w tym miejscu powstał pomnik, tam gdzie został pochowany jeden z partyzantów. I to była sytuacja, kiedy właśnie oddział Zapory wracał tutaj z terenu Rzeszowszczyzny, już z panem Olkiem współpracowali i tam, jak to mówiąc językiem partyzanckim, nakarpaciły ich UB i NKWD w Leśniczówce. No więc oddział cofnął się na linię lasu, a sanitariuszka Krysia, która miała wzrostu chyba 1,60 m, nie więcej, dwóch rannych chłopaków, ciągnęła na kocach do tego lasu, a żołnierze, a partyzanci pokrywali ogniem, żeby jej nie zabili. No jak przyciągnęła drugiego chłopaka, to któryś tam z partyzantów w trakcie, jak ciągnęła, krzyknął: Kryśka, przepraszam za wyrażenie, ale pierdzi mączko, kładź się, bo cię zawarą. No jak ona już doszła do lasu, to oskarżyła o to takiego Tęczę, umarł też w zeszłym roku Tęcza. I minęło 50 lat od tego zdarzenia, już zaczynamy w 90-tych latach w Lublinie świętować Dzień Śmierci Zapory w marcu i po mszy jesteśmy w restauracji. Naprzeciwko siedzi Tęcza, ja tu siedzę z Krysiunią, z tą sanitariuszką i pan Tęcza podsuwa jej
półmisek z wędlinami, na co Krysia walczy. Poczęsto pierdzi mączkę, nie mnie. I po raz tysięczny pan Tęcza zaczyna się tłumaczyć, że 50 lat temu to nie on krzyknął, tylko krzyknął Bachus. No więc można powiedzieć, że życie wśród partyzantów było takie czasem śmieszne, czasem wesołe. No na pewno był to okres, proszę Państwa, jak zaczynałam badania, to miałam 137 zaporczyków. I różne głupstwa teraz się wypisuje na ten temat. Wielu, to był moment dla mnie, historyka, bardzo ważny, bo jak pisałam książkę, to po prostu każde opisywane zdarzenie mogłam skonfrontować z innymi uczestnikami. Oprócz tego zebrane relacje opublikowałam w 5 tomach relacji zaporczyków. No nie mam tu dzisiaj właśnie tych tomów relacji, ale jeśli ktoś będzie z Państwa zainteresowany, to tutaj przez Pana zawsze mogę podesłać. No i smutne jest tylko to, że książka wyszła w 1995 roku, a dopiero i potrzeba, żeby Warszawa uznała, że rzeczywiście etos żołnierzy wyklętych jest bardzo ważny i ta prawda historyczna jest bardzo ważna, trwała 16 lat, bo trzeba było, zanim w Warszawie urzędnicy, politycy ustanowili Dzień Żołnierzy Wyklętych. Ale dobre i to. Te dzieje zapory i udokumentowanie tego wszystkiego to jeszcze raz potwierdza, proszę Państwa, taką prawdę o historii, że nie da się jej zakłamać, że można zakłamać historię na rok, dwa, pięć, dziesięć, nawet na 100, ale zawsze prawda wyjdzie na wierzch i odsłoni to swoje oblicze. No tutaj z terenu Mielca zawsze wspominam i wspominać będę pana Aleksandra, pana Olka Rosina, z którym się bardzo lubiliśmy, przyjaźniliśmy, był fantastycznym człowiekiem, który się nigdy do śmierci nie rozstawał z bronią. Zresztą jego żonę też, tu właśnie rodziców pana, który tutaj jest z nami. No może, proszę Państwa, zrobimy tak, że oczywiście ja o zaporczykach mogę o każdym z osobna i o wszystkich po kolei opowiadać bez końca. Może tylko w tym pozwolę wspomnieć słów parę o procesie, bo książka wyszła w 1995 roku, w 1997 roku rodzina Siły Nowickiego, który był inspektorem lubelskim, ponieważ ja dałam opinię, dałam relację żołnierzy, tak jak oni mówili o Sile Nowickim, a uważali go po prostu za zdrajcę, który winien jest śmierci zapory, trzeba to otwarcie mówić. I na końcu książki dałam fragment wyroku sądowego, bo jak zaporę schwytano i schwytano 6 jego oficerów, w tej grupie był też Siła Nowicki. I on jako jedyny został ułaskawiony pod tytułem, że gdzieś tam daleko był skolegowany z Dzierżyńskimi. Ale jednocześnie, proszę Państwa, jak żyli zaporczycy, powtarzam, 137, on się pojawił pierwszy raz na uroczystości w Tarnobrzegu w 1991 roku. Tam mu wygarnęli, potem pojawił się drugi raz na uroczystości i tam właśnie ta sanitariuszka Krysia powiedziała mu, jakieś Radio Lublin nagrywało, powiedziała, że dla zdrajców nie ma miejsca w tym środowisku. No i ja oszczędzałam w zasadzie w książce, nie napisałam tego, co teraz powiedziałam i mówię, ale dałam te fragmenty relacji żołnierzy zapory. A w metodzie badawczej historii jest taka metoda, że jeśli o zdarzeniu, jeśli chodzi o relacje, jeśli o jakimś zdarzeniu powie jeden człowiek, trzeba jeszcze
znaleźć dwie inne relacje, dwie inne osoby, które były świadkami tego zdarzenia. Więc ja w mojej książce nie wymyśliłam nic, co nie miałoby ugruntowanej po prostu bardzo dobrze źródłowo faktów. No, rozpoczął się proces, proszę Państwa, ten proces naprawdę, to gdyby kamery tam były, to się... Bo zaczęli przesłuchiwać, sądy zaczęły przesłuchiwać moich zaporczyków, tak jak łowców po prostu. A co, jakiś problem? Nie. Sądy zaczęły przesłuchiwać po prostu zaporczyków tak jak UB. I ja w pewnym momencie, po przesłuchaniu chyba z 10, powiedziałam dość, ja mogę ten problem. Akurat gitarka był przesłuchiwany, czyli najmłodszy żołnierz zapory. I sędzia i adwokaci po prostu skakali do niego tak jak na UB, jak z opowieści. Ja powiedziałam, więcej żaden żołnierz tu nie stanie, nie będę narażać starszych ludzi na taki stres. No, wyrok był kuriozalny, bo ten fragment z akt sądowych, który ja opublikowałam i w którym stało, że Siła Nowicki od stycznia 1945 roku współpracował z Armią Krajową za wiedzą Urzędu Bezpieczeństwa, to sądy powiedziały, że akta sądowe po prostu protokolantka 70 lat temu się pomyliła i to jest nieprawda. No, bzdura totalna. Fakt jest faktem, że nie było to ciekawe dla mnie, dlatego że z trójką dzieci mało nie wylądowałam na bruku, dlatego że córki Siły Nowickiego i żona opublikowały przeprosiny w moim imieniu, a mnie przysłały wtedy tam w rok 2001, przysłały w ciągu 2 tygodni miałam zapłacić 47 tysięcy, albo po prostu zabiorą mi dom i z trójką dzieci wyląduje na ulicy. Jakoś tam uważam, że Pan Bóg i zapora nade mną czuwali, dlatego że moje dzieci dostały odszkodowanie. Akurat w ciągu tych 2 tygodni dostały odszkodowanie po śmierci ojca, no i syn zapłacił. Także tak moje osobiste sprawy i potoczyły. Natomiast jeśli chodzi o Siłynowickiego, to nie ulega wątpliwości, proszę Państwa, dlatego że jest to jedyny, wszyscy żołnierze aresztowani z zaporą przed śmiercią byli katowani, bici, maltretowani w więzieniu Mokotowa. Siłynowicki siedział trochę na Mokotowie, potem we Wronkach i są relacje siedzących z nimi żołnierzaka, że on nigdy nie był brany na przesłuchania, nigdy nie miał żadnych tortur, niczego. I co kuriozalne, jest to jedyny przypadek, kiedy żołnierz pseudo wyklęty, bo on nigdy nie był żołnierzem wyklętym, on w ogóle nie walczył w tym. Jak wyszedł z więzienia w 1956 roku, skończył mu się wyrok, to prosto z więzienia, na koszt Urzędu Bezpieczeństwa, pojechał ze swoją żoną na 2 tygodnie na wczasy do Krynicy. Jako jedyny żołnierz, niby wyklęty, bardzo szybko proces rehabilitacji mu zrobili. Dostał w 1957 roku 257 tysięcy złotych, to licząc na dzisiejsze, to jest takie jakieś 2,5 miliona złotych lekko. I mieszkanie w Warszawie na ulicy Kruczej, gdzie mieszkają do dziś sami komuniści i Polacy i Żydzi. I prawo wykonywania zawodu, choć nigdy prawniczych studiów do końca nie skończył, więc nie ma wątpliwości, że tak to było i nie da się tego obronić. A nawet ten dzień współpracy, bo w aktach sądowych Siła Nowicki podał, że 5 stycznia 1945 roku współpracował z Armią Krajową za wiedzą UB i ta sama data powtarza się we wspomnieniach jego jedynej siostry, że wtedy zostali schwytani przez UB i przesłuchiwani. Zresztą jego jedyna siostra Nowicka
Szymańska po mężu, napisała wprost, że jej brat jest winien śmierci zapory. No więc to taka zagadka rozwiązana przez historyków, ale 90. lata, proszę Państwa, wtedy, kiedy toczył się proces, no to ministrem sprawiedliwości, możecie Państwo sobie wyobrazić, był Cimoszewicz. Jak on mógł po prostu stać za prawdą w sprawie żołnierzy wyklętych, jak jego tatuś po prostu w obławie augustowskiej tych żołnierzy Armii Krajowej wyklętych mordował. Więc to były takie, mówimy, że w 1989 roku padła komuna. Widać, że ta komuna tak jeszcze do dziś właściwie do końca w sądach przynajmniej nie padła. No ale tym ważniejsza sprawa jest taka, że rzeczywiście udało się odkłamać, bo oddziały zapory jako pierwsze zostały udokumentowane, potem inne rejony swoich wyklętych historycy zaczęli badać i w tej chwili to już nie da się zakłamać tej części historii. Także proszę Państwa, jeśli może, bo to już jest godzina piąta, ja poproszę teraz o pytania, dlatego że tak jak powiedziałam, ja o zaporczykach mogę mówić tutaj jeszcze Państwu następne 5 godzin o fragmentach i o różnych innych przypadkach. No może tylko jeśli chodzi o Pana Olka, bo to jest ten teren, że żołnierze wyklęci, no w aspekcie tego, co teraz dzieje się w Rosji. Trzeba pamiętać, że to bolszewicy, komuniści, czy inaczej rzecz ujmując Rosjanie, nigdy się nie zmienią. Nie zmienili się w przeciągu ostatnich 100, 200, od 500 lat mamy ten sam problem, że oprócz, że jeśli już prowadzą wojnę, to prowadzą wojnę z kobietami i z dziećmi. I tutaj też, jak weszli Sowieci, w Nowej Dębie stacjonowało sowieckie wojsko, które było pod strachem po prostu okolicznych wsi, kobiet, dziewczyn. I do dziś to ja, bo ja zrobiłam film Chłopska wojna Olek, nie dałam tego fragmentu do filmu, ale w archiwum w Lublinie są całe nagrania właśnie wywiadu z panem Olkiem, gdzie opowiadał wprost, jak, na czym polegała też ta działalność jego żołnierzy, jego osobiście w latach 40. i nawet 50., bo garsteczka ludzi była przy nim, że Sowieci gwałcili te dziewczyny i zgłosił się do pana Olka ojciec. Miał 3 córki nastoletnie, umierał ze strachu, że przyjdą Sowieci, to te dziewczyny po prostu zgwałcą, zabiją. No i zrobili zasadzkę na oficerów sowieckich. 3 rozwalili jakiegoś. Nawet w filmie to pan Olek mówi. Major jeden, drugi, chyba porucznik i trzeci, już nie pamiętam. I ciała tych zabitych Sowietów wyrzucili we wsi. Gdzieś było takie, jak w chłopach Reymonta, że była taka kupa gnoju. Na tym wyrzucili te ciała zamordowanych Sowietów. I przynajmniej w tym rejonie gwałty ustały, więc to też była taka bardzo ważna rola ochrony ludności cywilnej przed Sowietami. I to samo z oddziały zapory na Lubelszczyźnie, to też taka sama funkcja. No, sytuacja gitarki Eugeniusza Mordonia, on był najmłodszym żołnierzem zapory. W 1947 roku był wyrok na bandytę w Sokolic w Siemierzwica. I po prostu gitarkarz, wyrok śmierci wtedy, bo sądy, podziemne sądy działały jeszcze do 1947-1948 roku. I przy takim wyroku już dla Sowietów, to każdy partyzant, który spotka człowieka z wyrokiem, miał obowiązek wykonać ten wyrok. I on zastrzelił, gitarka zastrzelił tego bandytę z Niedźwicy.
No i przychodzi rok, to było w pierwszych miesiącach 1947 roku, 1947 rok, rozwiązywanie oddziału. I Zapora Gitarce kazał uciekać gdzieś tam na zachód Polski. On się dostał w okolice Gorzowa Wielkopolskiego. No i zaczął pracę gdzieś tam chłopak. Przyszedł powód. Wzięli go jako żołnierza poborowego i do śmierci Gitarka się z własnej głupoty śmiał, bo wzięli go do wojska, no a on był w partyzance 4 lata. I przyszło jakiś tam karabin. Trzeba było jak to wojsko złożyć, rozłożyć, żołnierze mieli się tego nauczyć. No a Gitarka został uznany przez tego oficera, który to szkolenie prowadził, za geniusza. Bo on tę broń rozłożył, złożył najszybciej jak się dało. No oczywiście nie przyznał się, że był waka. No i ten oficer powiedział: taki zdolny żołnierz jesteś, to ja cię wyślę do Torunia, do szkoły oficerskiej. No tam zaczęli, dobrali się już do życia rysów Gitarki. No i aresztowali go, między innymi za zabójstwo tego bandziora spod Niedźwicy. Gitarka był z 29 roku, no to miał w 49 to miał 20 lat i no i dostał karę śmierci. Apelacja i przed sądem apelacyjnym uratował mu życie ojciec tego bandyty. Ojciec bandyty z Niedźwicy, który przyjechał i powiedział: tak, ten żołnierz zastrzelił mojego syna, ale mój syn był bandytą. No i Gitarce zamieniono wyrok śmierci na dożywocie i w 56 roku wyszedł. Także, proszę Państwa, no każdy z tych żołnierzy to jest kolejny, czy sanitariuszek, to są kolejne wyroki, kolejne dramaty i musimy o nich pamiętać, proszę Państwa.